Mija 80 lat od śmierci księdza Romualda Jałbrzykowskiego, zamordowanego przez Niemców przedwojennego proboszcza bakałarzewskiej parafii. W związku z tym z inicjatywy gminy Suwałki w lesie w podsuwalskiej miejscowości Krzywe, gdzie zginął ksiądz, odbyły się rocznicowe uroczystości. Była wspólna modlitwa, okolicznościowe wystąpienia, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed tablicą upamiętniającą miejsce śmierci proboszcza. Tutaj dzisiaj się spotykamy, żeby uczcić pamięć o tym księdzu, złożyć wiązankę kwiatów, zapalić znicz i zmówić się właśnie krótką modlitwę i też przypomnieć mieszkańcom przede wszystkim Krzywego, jak też całej gminy, bo takich wiele miejsc mamy, jak tutaj właśnie taki obelisk postawiony na cześć Romualda Jałbrzykowskiego i przypomnieć, co to za postać, dlaczego ten obelisk tutaj w tym lesie stoi. Właśnie jak nie samorząd, no to tylko my możemy tak naprawdę przypominać na naszej społeczności, naszym pokoleniom o tak ważnych postaciach, którzy stracili życie w walce o ojczyznę. Zamordowany ksiądz Romuald Jałbrzykowski przed II wojną światową przewodził bakałarzewskiej parafii. Zaangażował się w dokończenie budowy miejscowej świątyni. Był świetnym organizatorem i aktywnym społecznikiem. Słynął z antyniemieckich kazań. Zorganizował też największą w ówczesnym województwie białostockim antyniemiecką manifestację. Swoją patriotyczną działalność przypłacił życiem. Tuż po wybuchu wojny Niemcy aresztowali księdza, torturowali i w styczniu 1940 roku zamordowali w lesie koło miejscowości Krzywe. Miał wówczas 38 lat. Losy księdza przybliżył Tomasz Naruszewicz, historyk i wójt gminy Bakałarzewo. Na pewno miał coś w sobie, bo ze wspomnień mieszkańców różnych miejscowości przebija jego taka duma, patriotyzm i przyjaźń do człowieka. Każdy go lubił, a jednocześnie go tak podziwiano. No miał w sobie charyzmę mówcy i poczucie misji patriotycznej. Myślę, dlatego był tam na granicy polsko-niemieckiej właśnie wysłany na tę granicę, żeby tam bronić polskości. A na pewno ważnym czynnikiem było to, że to był bratanek biskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. Słynnego biskupa z Wilna, który bronił polskości Kresów. I mi się wydaje, że tenże stryj po prostu go takim wychował. Ksiądz Romuald Jałbrzykowski spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach.